Cześć, cześć wszystkim. Jesteśmy tutaj na małym wyjeździe z Łukaszem i w dniu dzisiejszym chcę Wam pokazać krok po kroku, jak to wygląda z tą grupą Discordową, jeżeli chodzi o wszystkie jej sekcje, funkcjonalności, jak można z tego skorzystać, żeby po prostu jak najwięcej z tego wywnioskować, zarobić potencjalnie i w jaki sposób gdzieś tam się poruszać po tym całym Discordzie, bo zdaję sobie sprawę, że dla wielu z Was to może być rzeczywiście też taka dosyć ciężka i nowa sprawa, tak? No bo Discord to z reguły medium czy platforma, z której korzystają osoby tam w wieku, nie wiem, parunastu, 20 lat, które grają w gry, są w świecie NFT i tak dalej. I tak dalej, a wielu z Was pewnie jest też w wieku trochę starszym, dlatego też chcemy Was po prostu krok po kroku przeprowadzić przez te wszystkie sekcje, opowiedzieć też trochę o planach. Właśnie teraz razem z moderatorami rozmawialiśmy tak o przyszłości tej grupy, żeby Was wdrożyć na szybko i na bieżąco w takim poradniku, no nie wiem ile to zajmie, 10-15 minut i wszystko Wam zaprezentować. Discord, o którym mówię, jest w opisie pod tym filmem, jest link, sobie tam kliknijcie, to jest w pełni darmowe, po prostu jak ktoś chce VIP-a odblokować, to ma jedno zadanie do wykonania, może to zrobić i ma jeszcze dostęp do kolejnych sekcji, więc co, jestem też z Łukaszem. Cześć Łukasz tutaj. A, cześć, witam. Tak, tutaj beztroskie wakacje, jeszcze Wam widoczek widzieliście. Jesteśmy teraz na Fuerteventura. Tak sobie pomyśleliśmy, że po co pracować gdzieś tam w Warszawie czy w Polsce, gdzieś tam się spotykać, prawda, gdzie możemy pojechać i trochę też od tego naszego krajowego zgiełku odpocząć. No ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj właśnie o naszej Discordowej grupie. Więc może tak jeszcze zaczniemy od tego, że mi się bardzo, bardzo podoba ta frekwencja, prawda, Łukasz, że tam ile już jest osób? Chyba z 4,5 tysiąca. Nie, więc już jest prawie 5 tysięcy, 4800 prawie. No pewnie dobijemy dzisiaj do 5 tysięcy. No tak, więc no też szczerze powiem, że aż tylu się osób nie spodziewaliśmy. Oczywiście nie jesteśmy gdzieś tam, jak to się mówi, nogami w marketingu, swoje wiemy i swoje gdzieś tam sztuczki stosujemy, żeby po prostu zachęcić Was do sprawdzenia, ale mam jakby pełną świadomość, że treści, które publikujemy, są na bardzo wysokim poziomie. Robimy grupę konkurencyjną, która właśnie ta jest takim troszeczkę, chciałem powiedzieć, nie wiem, takim momentem pośrednim pomiędzy grupą dla zaawansowanych, która ma płatną subskrypcję roczną i tak dalej. Tam są też, wiecie, jakieś integracje, wyjścia, jest cały ten content. To tutaj chcemy Wam ukazać takiego rąbka tej tajemnicy, gdzie też pytaliście, ok, ale jaką mam pewność, że na tej grupie dla zaawansowanych, nie wiem, będę zarabiał, albo jakie będą trady, albo że Wam się po tygodniu nie znudzi. Więc tutaj chcemy Wam tak publicznie, tak przejrzyście udostępnić te wyniki, te posty. To wszystko jest zaangażowane już prawie 10 osób, więc po prostu przeprowadzimy Was przez to i chcemy umożliwić za darmo osobom, które też większym kapitałem jeszcze nie operują, dostęp do tych treści, żebyście mogli razem z nami się edukować, uczyć, po prostu wejść na wyższy poziom, a dopiero później, jak stwierdzicie, że już Wam to się wszystko opłaca, zgromadziliście jakiś kapitał, dołączyć do grupy dla osób zaawansowanych. Więc tak, pierwsza tutaj sekcja, może Łukasz trochę poopowiadasz ogólnie o tej całej grupie teraz. No słuchaj, tak naprawdę chcemy się w głównym też stopniu skupiać na dawaniu Wam wartości poprzez turnieje, które będziemy tutaj bardzo mocno cisnąć w różnych dyscyplinach, gdzie do wygrania będą naprawdę fajne nagrody od jakichś tam moetów, Dom Perignon, szampanów, po dostępy na grupy dla zaawansowanych, po nagrody pieniężne, żebyśmy to po prostu sobie też taką zrobili grywalizację, tak, gdzie faktycznie tutaj będziemy się mogli wszyscy tak razem zmierzyć, tak, kto tu jest lepszym kryptowaluciarzem w danym miesiącu. No i co? Jakby jeżeli chodzi o te turnieje, to takie jeszcze też dopowiem, bo to jest taki też dodatek, benefit, bo wiemy, że i tak tradujecie, że macie te konta na giełdach, że gdzieś tam bezpośrednio, prędzej czy później, nie wiem, zaczniecie. No to chodzi o spot, są też różne turnieje, chcemy Was po prostu wynagradzać, że za to, że razem z nami gdzieś tam jesteście na tych giełdach, macie po prostu dostęp do turnieje czy konkursów, które nie są organizowane przez giełdy, ale przez nas, przez część po prostu z kapitału, który nam wpływa z tych afiliacji każdego miesiąca. Chcemy się tym też podzielić, po prostu rosnąć jako taka synergiczna, jakby to powiedzieć, kulka i żeby każdy tam był zadowolony, żeby było fajniusia, nie? Więc tutaj rzeczywiście, którą stroną to nagrywałem, chyba tą, tutaj pokaż po prostu, Łukasz, te sekcje po kolei i tak po prostu pokrótce może opowiemy, co na tym Discordzie jest i co tutaj rzeczywiście, no, czego można się spodziewać, a czego nie. Więc tutaj co, te turnieje tak pokrótce może... Tak, no to co? No to są te turnieje, tutaj już widzimy, że osoby w pierwsze jakieś tam wyniki sobie dodają. Rezultaty VIP tutaj osoby dzielą się... O, tu jeszcze akurat są moje posty, ale tutaj będziemy dzielić się rezultatami z tej, tak, z tych trade'ów VIP. Bo jeszcze po prostu ich nie było jakoś dużo, że nikt nie miał możliwości tego po prostu wrzucać, nie? Tak na starcie chcieliśmy pokazać co i jak. Też bardzo fajną sekcją myślę, że będą tutaj te analizy on-chain, tak? Bo naprawdę tutaj zatrudniliśmy dwóch fajnych analityków na etat, gdzie te analizy naprawdę są dokładne.
Kupiliśmy też narzędzia w Kingfishera, Highblocka, gdzie tam wydajemy te kilka stówek dolarów miesięcznie też na to, gdzie tutaj będą daily update'y z tych narzędzi, gdzie już wy potencjalnie nie będziecie musieli na to swoje pieniądze wydawać, tylko wszystko będziecie mieli za darmo daily update'y na tej grupce. Tak, tak. Chcemy robić fajne, takie naprawdę dobre jakości live'y, gdzie będziemy mogli się tak co tydzień, co miesiąc integrować z ludźmi, żebyście też nas bardziej personalnie poznali, żebyśmy mogli na jakieś tam pytania wasze też w formie na żywo Q&A odpowiedzieć. To też myślę, że wam się powinno spodobać. I też tak sekcja taka poradnikowa, edukacyjna, gdzie jak ktoś faktycznie tu jest, tą zaczyna przygodę z kryptowalutami, żeby tutaj też faktycznie dawać wam wartość poprzez jakiś tam zbiór. Tutaj byśmy akurat w Excelu tak, spisali, już to otwieram, takich faktycznie najważniejszych filmów na start, żeby sobie faktycznie tutaj tą przygodę z krypto zacząć w jak najlepszym stopniu. Okej, okay. No i tak właśnie jeszcze ja dopowiem, jeżeli chodzi o te turnieje i te live'y, tak? Bo na tych live'ach, który notabene jest dzisiaj, ten pierwszy, one będą tylko co miesiąc, więc jest to takie trochę wydarzenie, atrakcja, żebyście też mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Na tych live'ach, wiecie, nasze przemyślenia z rynku, to co robimy, to co rozgrywamy, podsumowanie tych różnych trade'ów, żeby to było takie po prostu przejrzyste, poukładane, żeby każdy co miesiąc mógł sobie wejść i później w zapis tego live'a i zobaczyć, co my tam rzeczywiście robimy. Więc po pierwsze po prostu ten live w dzisiejszy, który jest na Discordzie. Możecie sobie odwiedzić tą grupę, sprawdzić, dołączyć. Będziecie mieli tam podaną wtedy godzinę i bezpośrednio czy linka, czy tam, nie wiem, jakiś przycisk, żeby dołączyć do tego live'a i móc sobie samemu to wszystko sprawdzić. Więc nie będę tak jakoś, wiecie, też przeciągał. Nie chcę, żeby to wszystko było w jakiejś takiej formie nachalnej, czy żebym rzucał jakieś tam słowa na wiatr, które są niepotrzebne. Chcę tylko i wyłącznie wam zaprezentować, tak jak teraz to z Łukaszem zrobiliśmy tą grupę i powiedzieć, dla kogo ona jest przydatna. Bo tak jak powiedziałem, jest sporo osób, które operują, nie wiem, 100 dolarami, 50, 200, nie mogą sobie pozwolić, żeby płacić tam kilkaset dolarów rocznie za dostęp do grupy dla zaawansowanych, tak? Nie są jeszcze na tym etapie, bo zje to im całe portfolio, albo będą musiały się zapożyczać. A ten Discord, te koszary tradingu, też koszary, nazwa nie jest taka bez powodu wymyślona, bo kiedyś żołnierzy, czy tam rycerzy szkolono właśnie w koszarach w średniowieczu, gdzie te jednostki bojowe tam w plemionach, czy w jakichś twierdzy, w grach, wiecie, zdobywały te doświadczenie. Po prostu jak były gotowe, to dopiero zostawali rycerzami. Taka anegdotka. No, więc tak to wszystko zachowuje klimat i się po prostu zazębia ze sobą. Dlatego też w taki sposób to stworzyliśmy. No i jeżeli ktoś z was już potem właśnie nabędzie takiego doświadczenia, obycia, intuicji, bo na tym nam zależy. Są oczywiście jakieś trady, które są potem duplikowalne, są możliwe do duplikowania, ale jest bardzo dużo treści i my bardzo dużo czasu poświęcamy na to, żeby wam opisać to, co mamy w głowie, to w jaki sposób my te zagrania przeprowadzamy, dlaczego tak, a nie inaczej, żebyście później już mogli po prostu samemu w podobny sposób działać na innych grupach, znaczy na innych grupach, na innych gdzieś tam tradach, które samemu odpalacie i żebyście mogli bezpośrednio sobie to już zastosować we własnym zakresie, a nie, że wiecie, że będziecie prowadzeni za rączkę i że jak potem odetnie źródełko, bo nie wiem, bo mi się odechce, albo Łukaszowi się odechce, albo nasz trader stwierdzi, że już pierdolę nie robię, to że wiecie, że już sami nie zrobicie nic. Po prostu chcemy to tak no, hybrydowo rozwiązać, żeby każdy z was finalnie mógł coś z tego mieć i żeby każdy z was był na koniec dnia samodzielny. I to jest taka nasza misja, na tym nam najbardziej zależy. No i po prostu tak to wygląda. Grupę macie podlinkowaną w opisie pod tym filmem. Klikajcie, dołączajcie, szczególnie, że dzisiaj mamy live'a, więc tym bardziej warto to sprawdzić. I co, nie wiem, czy Łukasz jeszcze chcesz coś dodać, czy jest jakieś takie słowo pożegnania na start dla naszych drogich tutaj słuchaczy i żeby po prostu się miło tutaj pożegnać. Chyba wszystko. Słuchajcie, wbijajcie dzisiaj na live'a, zadawajcie pytania, jak jakieś tam macie do zadania i widzimy się w takim razie na live'ie, jak będziecie na nim. Tak. Więc na pożegnanie chciałem powiedzieć, zachód słońca, no zachodu nie ma, ale też jest fajnie. Tak jeszcze tutaj, co tam, pogadam sobie jeszcze chwilę, tak personalnie może kogoś to interesuje, może nie, tam kto chce to niech nie wyłączy, bo już nie ma o biznesie, tylko tak po prostu prywatnie. Ta Fuerteventura jest fajna w sumie, bo na przykład dzisiaj wynajęliśmy rano rowery i można bezpośrednio sobie wpakować je w auto, albo w ogóle wziąć i pojechać gdzieś na kawałek dalej i tam gdzieś tam pełno jest po prostu takich, wiecie, gór, tam są takie różne pasma i są świetne szlaki dla osób, które rzeczywiście mają trochę siły i energii, żeby sobie po nich pojeździć i nie wiem, ja tam byłem chyba z Łukaszem z godzinę niecałą i chyba z 40 osób na tym rowerze jeździło. Tutaj rzeczywiście w Hiszpanii, szczególnie na tych wyspach na Teneryfie, jest taki jakiś taki po prostu vibe, że się na tym rowerze jeździ, bo tak naprawdę ze sportów, no to co, właśnie sporty wodne, ja znowu będę szedł na pewno, Łukasz pewnie też, na lekcje surfowania,
żebyśmy mogli sobie tutaj no, doszkolić się, to mało powiedziane, albo dużo powiedziane właśnie, bo ja raz jeszcze coś tam miałem z żebrem, więc ciężko mi rzeczywiście było na tej desce ustać, bo to po prostu bolało, ale tak to wygląda, że w tym miejscu będzie chyba takie 4 godziny i to jest w miarę tanie, tam 50 euro kosztuje, więc jak na 4 godziny czasu to rzeczywiście niedużo. I taka jeszcze jedna no, zauważalna sprawa, którą już po dobie tutaj udało nam się odkryć, to to, że jeżeli ktoś lubi steki, ktoś lubi wołowinę, to kurde, za 20 euro czy 15 euro są tak pyszne steki, które w Polsce by kosztowały po pierwsze 2 stówy czy 2,5, a po drugie byłyby twarde i z reguły dużo gorszej jakości. Więc Łukasz, ty się tak tym stekiem jeszcze po pożegnaniu cię pokażę. Słuchajcie, argentyński stek, najlepszy w moim życiu za 20 euro. W Polsce to kosztowałem z 3 stówy, z chimichurri, marynowany na grillu, super. Palce lizać, prawda? I to taki jeszcze nieoszukańczy kawał mięsa. No i co? Dobra, nie będę wam tutaj już bajek sprzedawał. Kto chce takich wypocin posłuchać, to wiecie, gdzie mnie szukać, w innych miejscach. Ja tak po prostu sobie tutaj swawolnie prosperuję. My tak sobie robimy tutaj, wiecie, coraz częściej z Łukaszem, szczególnie, że jest coraz więcej pracy, projektów do ogarniania, że nie da się już wysiedzieć w tym biurze tak zawsze, nie da się u nas tylko i wyłącznie tam prosperować, szczególnie, że praca nam sprzyja w takim wypadku, że jak się, wiecie, traduje, wyszukuje jakieś tam altcoiny, researcher, robi filmy i tak dalej, to rzeczywiście można to robić gdziekolwiek się chce na świecie, więc to jest duża korzyść, też niejednokrotnie o tym już wcześniej mówiłem, dlatego sobie tak, wiecie, czasami po prostu pojedziemy na parę dni, tydzień czy dwa tygodnie i przy okazji trochę pozwiedzamy, sportu zażyjemy, pojemy dobrej kuchni, a sobie zawsze pomyślimy razem, popracujemy. No i to wszystko się tak sumarycznie ze sobą koreluje i jest bardzo, bardzo fajnie. Więc ja się już oficjalnie żegnam. Linka do Discorda macie w opisie. To był taki mały poradnik operacyjny dla osób niezdecydowanych lub tych, które nie wiedzą, o co tak dokładnie chodzi. Może nie pokazaliśmy dokładnie tych sekcji, tam wiecie, no bo nie chcę też o tym gadać, są po prostu wiadomości we wstępie. W każdym miejscu jest przypięte wytłumaczenie co i jak. No i tyle. Trzymajcie się, na razie. Cześć.